Hello, elo, 3210, mówi do Was Star TV i tak jak mówiłem ostatnio, będą pozdrowienia. Nie pamiętam, ile osób się tam wpisało, ale na pewno pozdrowienia będą, zaraz znajdziemy. Także w drugiej części filmu będę pozdrawiał widzów. Można się zapisywać ponownie na listę pod tym filmem i w następnym, kolejnym będziecie pozdrowieni. Ktoś tam się pytał też, jaki mam system zasilania wody. Tu jest system przelotowy przez filtr osmozy. Jak widzicie, wlatuje non-stop woda i wylatuje. Wylotu niestety nie widać. Jedynie widać w tle tam jest CO2 leci. Niemniej jednak ważne jest to, żeby woda była w miarę czysta, regularna i wtedy widzicie, rybki są zdrowe, cieszą się. Ktoś się też pytał, czy posiadam co z tym bojownikiem, który tutaj pływał. Ta bojowniczka stała się bardzo agresywna i mam ją tutaj, widzicie. Na razie czeka na właściciela. No, przypływa powiedzieć hej, hej, hej. Ja tutaj jestem i żyję, widzicie. Ona jest w takim kielichu, to jest duży kielich, patrzcie w stosunku do ręki, jaki jest. Ona sobie pływa, ma się dobrze, niemniej jednak musiałem ją odizolować od głównego zbiornika, w którym wiadomo, że gupikom jest wspaniale, się czują dobrze, widzicie, są wesołe, śmieją się i się cieszą. Teraz kilka słów na temat tych moich porad dla początkujących akwarystów. Tam namawiałem do tego, żeby mieć zbiornik duży. Oczywiście można mieć też nano akwaria i inne, ale pamiętajcie, że chodzi głównie o to, żeby rybkom było dobrze. I w małych akwariach jest bardzo trudno na początku utrzymać czystość, bo przemiany nitryfikacyjne przebiegają dosyć opornie. I dlatego zalecam stosowanie większych akwariów. Ktoś napisał, że nie ma w domu miejsca. No ja nie wiem, jakie macie gabaryty swoich pokoi czy swoich apartamentów. To nie ma znaczenia, dlatego że kiedyś widziałem u kolegi, który miał kawalerkę, miał jakieś 30-40 metrów kwadratowych, a miał akwarium 300-litrowe i stanowiło ono bardzo duże dopełnienie architektury wnętrza. No to wszystko zależy od Was i od możliwości, jakie mają rodzice, czy jakie macie Wy, bo przecież nie zwracam się tylko do najmłodszych pod względem, że początkujących akwarystów, ale dla tych też, którzy mają akwaria i też lubią popatrzeć chociażby na rybki. To z tego względu chyba robimy też te filmy, bo przecież zdajecie sobie sprawę, że nie każdy chce, żeby było coś takiego, że o, ja chcę tylko suby. Przecież nie zależy na subach, też każdy jest w jakiejś formie ekshibicjonistą i chce po pierwsze pokazać swoje ryby, a po drugie pokazać, jak to wszystko funkcjonuje. Pozdrawiam raz jeszcze serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem. Za chwilę oczywiście będą obiecane pozdrowienia. I tak pozdrowię teraz tak po kolei, tam jakby z komentarzy z różnych filmów. Pozdrawiam Daro Daro B4KS, Eflew Bieszczady, Paweł Wantulok, no to wiadomo, 4605. Art81AM oraz Sylwester Korzystka, który chciał specjalne pozdrowionka ostatnio. Nie pamiętam już pod jakim filmem, ale zapisałem sobie. Jakby coś, to pamiętajcie, że zawsze pod tymi filmami akwarystycznymi i najlepiej teraz pod tym ostatnim filmem wpisujcie się i wtedy będzie fajne. Pozdrawiam Majgora, pozdrawiam też jeszcze kogoś. Pozdrawiam Adama K. Pozdrawiam też Roberta XYZ i wielu innych. Pozdrawiam też wszystkich tych, których nie pozdrowiłem, ale w następnej edycji, jak się wpiszecie, wystarczy się wpisać tylko pod spodem w komenty i po kolei będę leciał. I to już będzie chyba teraz w sobotę lub w niedzielę. Pozdrowienia serdeczności. Mówił do Was Star TV. Elo, elo, 3210. Ze względu, że jestem teraz jeszcze na wyjeździe, to będę odpisywał Wam jak najszybciej, czyli w sobotę gdzieś tak albo w niedzielę. Pozdrawiam, siema i zapraszam do oglądania, jak zawsze. Nie musimy po prostu słuchać, tylko zobaczycie, jak rybki konsumują.
bo rybki lubią po prostu jedzonko, wiadomo. Karmienie, jak już zawsze standardowo, to chyba ja tutaj wprowadziłem na, że karmienie za pomocą przyklejenia do szyby, przynajmniej na polskim YouTubie od wielu, wielu lat. Ten pierwszy, jeden z pierwszych moich filmów tam można zobaczyć, to jest sprzed chyba, raczej na pewno sprzed 10 lat. Zachęcam do hodowli nie tylko głupików, zachęcam do hodowli w ogóle ryb akwariowych. Chociaż niektórzy nawet nie hodują ryb akwariowych, tylko hodują sobie rybki wód zimnych, czyli na przykład karasie. I też kiedyś hodowałem, nie wiem czy pamiętacie, pokazywałem zarówno ślizy, karasie srebrzyste, czyli japońce. Oczywiście było tak, tutaj widzicie dużo samiczek jest na wylęgu, w innym akwarium są samce. Zależy mi na teraz ujednoliceniu takich. Teraz robię taki miks karaibskie, te, które tu widzicie, z pomarańczowymi ogonami. Zaraz, gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Karaibskie to są właśnie te, tam popłynęły. I dodatkowo do tego jeszcze typowe pawie oczka, plus jeszcze jeden rosyjski, który już jest odłowiony. I dzięki temu jest taki miks, że zobaczcie, niektórych ogony są naprawdę bardzo okazałe. Nawet samiczki mają, u mnie są nawet samiczki kolorowe. Oczywiście samce zawsze jako kupiki będą ciekawiej wyglądać, chociaż kiedyś spotkałem się z hodowcą, który powiedział, że on najlepiej lubi samiczki, bo są takie właśnie, są takie piękne, srebrzyste. Tutaj akurat widzicie, jedna samiczka jest taka chuda. Ta, właśnie ta. To ta samiczka ostatnio miała taki właśnie. Okociła się, było 168 małych głupików. Na szczęście oddałem to komuś, kto zaczynał hodowlę i ma bardzo duże akwarium, 320 litrów. Na początek mają się dobrze, same takie malutkie zostały wpuszczone i właściciel czeka, zobaczy co będzie. Tutaj mi się ostatnio zdarzyły problemy w związku z pobytem i nie mogłem dopilnować akwariów. Także automat załączał i komputer załączał mi oświetlenie bez badania lumenów i doszło do tego, że widzicie, są rośliny, żabnice te kalifornijskie są, nie kalifornijskie, tylko amazońskie są przykryte tu niektóre trochę glonem. Po prostu zaczęły się wyłączać lampki i to spowodowało, że są glony. Ale że jest dozowanie CO2, dozowanie CO2 miałem ustawione na bez badania sondą pH, tak jak jest obecnie tutaj na komputerze, widzicie. I sonda nie jest wyskalowana, także nie ma się co tym sugerować. Ale był problem polegający na tym, że dozowanie było za małe i za mało było tego CO2, ale głównie te glony się wzięły stąd, że nie było po prostu, nie było jednej rzeczy, nie było światła. Jak dacie nawet dużo CO2, a nie będzie światła, to i tak glony będą. Tak samo przy dodawaniu nowego światła zalecam, jak wstawiacie drugą lampę, obojętnie czy LEDową, czy na przykład świetlówkę, to warto zastosować, pamiętajcie, takie coś, że nową lampę włączamy na godzinę, następny dzień na 1,5 godziny i tak powoli. Wtedy nie macie dużego rozrostu glonów. Pozdrawiam Was serdecznie, mówił do Was Star TV, elo elo 3, 2, 1, 0. Siema!